Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryk Hilewicz. Madam. Witamy was. W? Danka, mamy nadesłany news, słuchaj, jeszcze tutaj... Od w ogóle maniaków. Tak, nie dotarliśmy jeszcze na tę stronę, ja uwielbiam zwiedzać nowe terytoria. Jesteśmy dzisiaj na bielskiedrogi.pl. Super, super, widzisz, super. Pozdrawiamy serdecznie. Super, dziękujemy. Czyli, czekaj, Bielskie Drogi, czyli jesteśmy... Bielsko-Biała! Ja muszę tutaj przeczytać razem z tym wstępem, bo to jest dobra. W poniedziałek, 18 grudnia, po godzinie 17, w bielskiej dzielnicy Straconka zaroiło się od policyjnych radiowozów. Wszystko ze sprawą kierowcy Toyoty, który nie zatrzymał się do kontroli. Finał tego krótkiego pościgu policjanci zapamiętają na długo. Co się wydarzyło? Co się stało w tej Straconce? Ale no nie brzmi dobrze. Nie. Jest chyba stracona sprawa. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia na numer alarmowy 112. Kierowca Skody zauważył, że jadąca przed nim Toyota odbija się od krawężników. Czyli tak jak w pinballu. Się piłka odbija i one tak się odbija. No wiem, pamiętam to. Grało się, jak się nie miało internetu. Będąc jeszcze na ulicy Polnej, połączył się z dyżurnym i na bieżąco podawał lokalizację podejrzanego pojazdu. Do akcji natychmiast ruszyły wszystkie wolne patrole. W rejonie ulicy Księdza Brzuski policjanci przejęli inicjatywę od świadka. Kierowca Toyoty nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe. Uciekając, uderzył w jeden z radiowozów. Finał pościgu miał miejsce na ulicy Górskiej, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Bobową, naprzeciwko przedszkola terapeutycznego. Uwielbiam to. Ja to widzę wszystko. Ja też widzę. Oni to tak rozpisali, że każda ulica... Tak. Ulica przedszkole Bobowa, terapeutyczne, wszystko widać. A to wszystko się dzieje na Straconce. Na Straconce w bielsko-białe. Kocham to. O co chodzi, nie? Jaki jest problem? Tak, no nie wiemy, poza tym, że ktoś uderzył w radiowóz, jakby komuś się to nie wydarzyło, naprawdę. Kierowca został zakuty w kajdanki i osadzony w przestrzeni dla osób zatrzymanych w tylnej części radiowozu, w których chwilę wcześniej wjechał. A, widzisz, karma. Karma. Gdy policjanci otworzyli drzwi od Toyoty, mieli bardzo nietęgie miny. Wewnątrz znajdowały się śmieci i ekstrementy. Smród był tak intensywny, że nawet doświadczeni policjanci mieli problem z utrzymaniem treści żołądkowych na wodze. A skąd oni to wiedzą? Ostatnio gdzieś mi wyskoczył jakiś artykuł o jakimś gamerze. Nie wiem. O gamerze, któremu karaluchy chodziły po domu. Tak, bo ma taki syf. Tak. No to co? No to pan po prostu na czasie był może. On też grał. Tak. Może jechał po prostu. Może to był on nawet. On jechał w tym. Maluch, auto czy coś za mnie. Nie, wiesz o co chodzi. Zatrzymany to 78-letni mężczyzna. Wydmuchał przeszło promil. Słabiutko. Słabiutko jak na polskie warunki. Przepraszam bardzo państwa. Czy są jakieś... Można dostać punkty karne za swojego samochodu? O, to jest mój samochód. No właśnie. O co chodzi? Po prostu miał pecha, że się odbijał od jednego do drugiego tak, i walnął w radiowóz. Ale już nie róbmy, nie szejmujmy tutaj nikomu. Oczywiście, dobrze, to jest jego że to jest jego własność i chce srać sobie do samochodu, nie chce srać do samochodu, proszę. Przenosimy się do Bolesławca. Bolesławiec! Bolesławiec! Proboszcz z Bolesławca kąpi się w jacuzzi z mężczyzną, który kiedyś startował do Top Model. Co jeszcze działo się na plebanii? Pyta nas Radio SK. Widzę, że Bolesławiec tutaj próbuje przegonić Dąbrowę, ale jeszcze trochę go wam brakuje, kochani. Chyba, że się bardziej tu rozkręci. Zobaczymy. Bo w sumie jest znak zapytania na koniec. Znajomość proboszcza Jarosiewicza parafii pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Mikołaja w Bolesławcu z 26-letnim Adrianem Drankowskim od dłuższego czasu obserwowali dziennikarze portalu istotne.pl. Dziwił bowiem fakt zarówno ich, jak i mieszkańców miasta, że młody mężczyzna często widziany był sam na sam z księdzem, chociażby na spacerach. To istotne. Często przebywał też na jego plebanii, ponieważ od kilku lat opiekował się jego mamą. W sieci krążyło też zdjęcie, na którym Adrian kąpi się w jacuzzi z duchownym. Dobrze, ale czy do plebanii jest jacuzzi?
No nie, no chyba, chociaż... Kto Boga temu zabroni? No właśnie, bo tak zastanawiam się, gdzie może być jacuzzi? Gdzie ksiądz może się kąpać z jakimś 20-latkiem w jacuzzi? No nie wiem, no chyba gdzieś, gdzie ma dostęp do tego swobodny. No. Czyli nie wiem, no, na plebanii. Tak myślę sobie, ciekawe, fajnie, fajnie tam w Bolesławcu. Jak tam Bolesławiec? Wpadacie też czasami do księdza do jacuzzi? Adrian Drankowski pochodzi z Henrykowa. Próbował aż 3-krotnie swoich sił w programie Top Model. Pomimo wzbudzenia dużej sympatii jurorów, uznali oni już na castingu, że młody chłopak nie nadaje się na modela. Tak. Brał jednak udział w programie Polsatu Bogate Dzieciaki Bez Kasy. Bogate dzieciaki bez kasy. Nie wiem, nawet chyba nie chcę wiedzieć, o co chodziło w tym. Ale programie. No ewidentnie... kto? Jeszcze raz? Adrian. Adrian ewidentnie miał parcie. Próbował w Top Model, ostatecznie stanęło na Top Ksiądz. Ale słuchaj, to nie koniec o Adrianie. Mm. Bo dzisiaj, dalej SK nam donosi, Adrian mocno udziela się w sieci i jest influencerem. Nie wierzę w to. Ja też nie wierzę w to. Ma czas pomiędzy zajmowaniem się mamą księdza i, wchodzeniem do jacuzzi i jest jakiś złoty chłopak, słuchajcie. Prezentuje ubrania drogich projektantów i dużo podróżuje. Twierdzi, że wydaje 20 tysięcy złotych miesięcznie na markową odzież, obuwi i dodatki. Mówi otwarcie, że jest homoseksualistą. Równocześnie stwierdza jednak, że z księdzem Jarosiewiczem łączyły go jedynie stosunki przyjacielskie. Firmy i zdjęcia, które umieszczał w sieci, mogą temu zaprzeczyć. Kąpali się razem w jacuzzi, wyjeżdżali wspólnie na drogie wakacje, a na filmach umieszczanych przez Adriana na YouTubie można zobaczyć odbicie księdza w lustrze. Mieszkańcy Bolesławca wymieniali się także zdjęciami, które zrobili parze znajomych na zakupach w sklepie. Wyobrażam sobie to. I że cały Bolesławiec żyje ten. I te, wiesz, tak, z imensami te zdjęcia robią, te babcie. Te, wiesz co. Ale kocham to po prostu. Ja tak samo, Uwielbiam. Tylko wiesz, co jest najgorsze właśnie? Że to jest to właśnie, to jest to. Że co? No, że to jest to, no wiesz. Homo, nie wiadomo. I to właśnie, to są tacy ludzie, słuchajcie. Tak. Tak. Tylko po prostu i w telewizji, i w jacuzzi, i jakieś marki, no po prostu w głowie się to nie mieści. I to jest przerażające, no bo oni teraz chcą ich, wiecie, wszędzie promować, no. Tak, chcą tak. ich zacząć promować. I teraz telewizji TVP polskiej, też będzie promocja będzie na nich. Nie wiem, co to będzie. Nie wiem, boję się. Ale do tego wrócimy jeszcze dzisiaj. Jesienią tego roku biskup Legnicki na zgłoszenie zaniepokojonych wiernych całą relacją księdza Jarosiewicza z Adrianem wszczął w październiku postępowanie wyjaśniające. Ponad miesiąc później duchowny oficjalnie rezygnuje ze swojej funkcji z powodu wypalenia zawodowego. Zostaje przeniesiony do Węglińca. Można się jednak domyślić, że było to zarządzenie diecezji. Wypalenia! Nie wiem jak wy, kochaniutkie, ale my tutaj wstrząśnięte jesteśmy tym, co się dzieje na Woronicza. To tak, jest po prostu, to jest zwykła gangsterka. To jest mafia. To jest Putin. To jest Putin. To jest Putin. Powiedzmy sobie to wprost. Nie da rady po prostu. Trzeba coś z tym zrobić. Precz z gangsterką! Precz z gangsterką! Życie idzie do przodu, czy tego chcemy, czy nie. Plotek. Ekskluzyw. Słuchajcie, ekskluzyw. Dowiedział się, że Grażyna Torbicka wraca do TVP. No popatrz. Patrz, no popatrz, kochana, no popatrz. Czekałaś tyle lat i w końcu, no. Grażyna Torbicka była na gali rozdania nagród filmowców polskich. Rozmawialiśmy z nią w kuluarach. I ona mówiła, że wraca do TVP. Twierdziła, że jest po kilku rozmowach i jej cykl o kinie wróci. Bardzo jestem podekscytowana. Wyjawił informator. Dzieje się, słuchajcie, dzieje się. No dobra, ale wiecie, no tak to bywa, że czasami ktoś się pojawia nowy, a ktoś stary odchodzi. No i są obawy, że niestety padnie na naszego ulubieńca, czyli Rafała Brzozowskiego. A Brzozowskiego. Tym razem pomponik ekskluzyw. Czyli już wszystkie nie są ekskluzyw. Tak. Pytany, wiecie, o to, czy dalej będzie w tej melodii, czy nie będzie w melodii, czy co, czy tam, czy sramto, czy słyszał, co się dzieje, że gangsterka, precz z gangsterką i no. Wszystko. Brzoza odpowiada po prostu. My pracujemy przy programach rozrywkowych, więc kompletnie nawet nie wiem, że cokolwiek się dzieje, bo budynek telewizyjnej agencji informacyjnej jest w zupełnie innym miejscu. Rozumiesz? On nie wie po prostu. On nie ma internetu, co? Nie ma. Co? W telewizji. Nie kojarzy. Ja tutaj rozrywkę dostarczam tylko.
Wiem, że jakieś są zmiany, tam różne rzeczy się dzieje i wokół tego jest duży szum, ale skupiamy się na pracy, na tym, co jest do zrobienia. Mamy kontrakt do wykonania na Jaka to melodia do kwietnia, więc musimy pracować cały czas intensywnie i rzeczywiście dużo pracy przed nami. Za chwilę rusza nowa edycja The Voice Senior. Bla, 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 bla. No więc... Nie rozumie. Zarobione jest. Nie, tak, to ja absolutnie to rozumiem, jak najbardziej. Ale on się w ogóle nie obawia, on się nie boi niczego, wiesz? No raczej. On już takie przyszedł rzeczy. On się przyjaźnie z Edytą. To właśnie, to jest połączenie dusz. Mhm. Podchodzę do wszystkiego z dużym dystansem. Moja praca absolutnie nie jest całym moim życiem. Cieszę się z tego, co jest teraz. Wiem, że programy rozrywkowe mają inny harmonogram nagrań. Mogę się cieszyć pracą w telewizji, ale też swoją pracą muzyczną, bo też dużo koncertuję. Więc spokojnie jestem zadowolony. Tak. To jest gentleman. Tak, bo ja nawet nie wiem, czy kojarzysz, że on wygrał... Eurowizję. Też. Ale w Opolu wygrał statuetkę od jury. Bursztynek, tak? Wygrał. Co wskazuje na to, że ewidentnie odnosi sukcesy muzyczne. I jak tutaj powiedział, dużo koncertów daje. I jego piosenka jest w Rolniku, tak? Jest w Rolniku. Więc naprawdę nie ma się o co czepiać, słuchajcie. Kiedy przychodzi. No niestety, pan babiarz wyleci. O co chodzi? Chodzi, że co? Za bardzo tam latał? Za bababi? Ej, a w ogóle ten Przemysław Babiarz, to on nie był kiedyś w sporcie? Nie robił jakiś komentarz, tak, sportu był? Tak. Bo tak właśnie go kojarzę, to nazwisko kojarzę ze sportem, a teraz się dowiaduję, że on prowadzi Wabank, które też kojarzę z dzieciństwa, że leciało w latach 90. I powrócili tam. I wcisnęli do tego kolesia od sportu? Tak. No to jakby nic z tego nie będzie, ewidentnie, bo kończymy z tym, kochani. Edyta jak to Edyta, wolny duch, Andromeda, ile tequila, too late, wiecie o co chodzi, nie? Ona nie rozpoznaje żadnych ras czy coś tam, chyba że jesteś reptilianem. To jest, wtedy jest pewna granica. Stop, okej? Okay? Reptilianie, no, okej? Okay? No. Mhm. Dlatego ostatnio na przykład wyruszyła w jakąś świąteczną trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. Oczywiście nie trasę Edyty Górniak, tylko po prostu całej plejady jakichś polskich wykonawców, wiecie, gdzie zamykają ich w jakiejś przyczepie, jadą od stanu do jednego stanu do drugiego. I tak się zdarzyło, że też w tym paku był Zenek Martyniuk, obviously. Więc Edyta postanowiła się sfotografować z Zenkiem, jak to przystało, król i królowa, tak? Wrzuciła na swoje sociale, tak napisała. Uwielbiam w ludziach serdeczność, czystość i normalność. To są trzy słowa. Jakbyście mi obili w środku nocy, to są trzy słowa, którymi bym opisał Edytę. Serdeczność, czystość, normalność. Tak, spróbuj, naprawdę. Spróbuj któregoś dnia. To jest Edyta. To jest wypisz, wymaruj. Mimo ogromnego zmęczenia, jestem bardzo szczęśliwa, że podjęłam się trasy koncertowej w gronie tak wspaniałych ludzi. Dziękujemy, kochani, za nadzwyczajnie piękne spotkanie muzyczne i gościnę w parafiach pięknego Chicago. Czyli jeszcze po kościołach grają? Po kościołach grają, no. Ona te ile tequila śpiewa po kościołach, a ten te oczy. Oczywiście w Chicago, no bo gdzie? W parafiach pięknego Chicago. Czy ja nie wiem, czy oni nawet gdzieś dalej grają. Oni może... No jest na dalej, lecimy już dalej do Nowego Jorku. A, do Nowego Jorku jeszcze. Myślisz? Nie. Myślisz, że ona serio mówi? Myślę, tam że... Tam są jakieś parafie jeszcze? Tam przecież wszystko te lewackie bojówki przejęły. No jest taki kościół ładny. A jest tam jakaś dyskoteka pewnie? Gojowska. No raczej. Wyobraźcie sobie, że Edyta, pełna blasku, światłości i miłości, tak, podzieliła się zdjęciem, wiecie, artystka z artystą, no, po prostu normalnie. wysokie wibracje, tak? I hejterzy zaczęli. Jeden z hejterów, słuchajcie, napisał tak. Tylu artystów na jednym zdjęciu. Chopin i Mickiewicz klaszczą w grobach. Wiecie co, bezszczelny, o polskich bohaterach. Nogami. Edyta nie zostawiła tego tak. No. Nie, ponieważ Edyta jest serdeczna, czysta i normalna, więc i szczęśliwa tam później było. Zmęczona?
ale szczęśliwa. Więc ona nie zostawi tak tego. Nie zostawi tak tego, bo to jest pewnie jaszczur. A z jaszczurami to trzeba krótko. Jak jesteś człowiekiem, kocham cię. Jak jesteś jaszczurem, jesteś dla mnie martwy. Jak można być takim idiotą, żeby oceniać ludzi według wiary, koloru skóry, upodobań czy zamiłowań muzycznych? Mało cię historią uczy? Jeszcze większość lekcji potrzebujesz? Nic nie zrozumiałem. Ale też mnie to zastanowiło bardzo. No bo sorry. Sorry, powiecie, niektórzy powiedzą, że się czepiam. No, myślę, że powiedzą, nie że się czepiam. Ale no, ja pamiętam po prostu te nagrania, gdzie Edyta na tych salach konferencyjnych opowiadała o reptilianach w polskim showbiznesie, jacy są niebezpieczni, okej? Okay. To się działo, więc ewidentnie to naprawdę, chociaż ona teraz by powiedziała, tak samo jak z tymi wszystkimi, wiecie, co pandemia była, że to jest wyciągnięte z kontekstu. Ale no, to się działo. Więc odpowiedzcie mi na to, proszę. Jeżeli Edyta jest taka tolerancyjna wobec różnych wiar, kolorów skóry, upodobań, zamiłowań muzycznych, to przepraszam, dlaczego ona ma problemy na przykład z jaszczurami? Dlaczego ma problemy z zieloną skórą? Dlaczego ma problemy z upodobaniem do jedzenia owadów albo z zamiłowaniem... Czego słuchają jaszczurki? Jaszczurki już słuchają hard rocka. Hard rocka. Dlaczego nie? Dlaczego? Dlaczego jest ten problem? Wiary do wielkiego jaszczura. Dlaczego ma nagle z tym problem? Widzisz, Edyta? Niekonsekwentna jesteś. No, jest niby konsekwences, ale jednak. When you gonna realize... Podczas przejęcia wielkiej bitwy o TVP, o Woronicza, bardzo dziwne rzeczy się działy na TVP Info, gdy jeszcze nadawało, bo później już zostało wyłączone. Jarosław, Polska Zbaw, pojechał w nocy na Woronicza tam walczyć i bronić, tak? Wolnych mediów. I on tam dawał jakieś, słuchajcie, jakieś coś tam gadał, nieważne co, nie ma to znaczenia. A pod tymi jego wypowiedziami pojawiały się napisy do jakiegoś filmu czy jakiegoś programu, który miał wtedy lecieć w stacji. Miał lecieć film Pojedynek na pustyni w TVP. Aha, bo oni w TVP puścili TVP Info, bo tak. To było tak ważne, że Jarosław pojechał na Woronicza. Koniec wszystkiego. Pojedynek na pustyni? Stop! Musimy wstrzymać Pojedynek na pustyni. Tylko słuchajcie, problem był taki, że napisy nie dosłyszały. Nie dosłyszały, ponieważ to były napisy z audiodeskrypcją dla osób, które nie słyszą. Tak. Nikt nie przewidział tego, bo to tak się działo na szybko, rozumiecie? Rozumiem. Dlatego jak Jarosław tam coś mówił, to takie napisy, na przykład ja muszę tylko zacytować napisy. No dobrze. Wezwałeś pomoc? Przyjedzie kawaleria? Ciężko oddycha. Chcę pogadać z naszymi chińskimi przyjaciółmi. Super, niech cię szlak. Wyobraźcie sobie, że to nie jest w sumie, wiecie, to jest jakby normalne życie, tak? Jedyne, co możecie zrobić w takiej sytuacji, to czytać, widzieć, korzystać z oczu i widzicie tego Kaczyńskiego i czytać i takie rzeczy. Przejęli, zrobili. Putin. Następnego dnia nie mógł się pojawić w Sejmie, obviously, bo musiał odespać, bo on chyba tam do drugiej w nocy siedział. Do chyba trzeciej i liczył, nawet. Że, bo chciał obronić ciałem swoim wielkim, po prostu przed naporem tych, wiecie, lewicowców, ale oni nie przyjechali. Nie było czołgów lewicowych. On trochę mam wrażenie, że on taki styl tego Neymana pod Częstochową, nie? No czeka, no nie ma chuj, no dobra, wracamy do domu. Więc no niestety nie mógł przyjść do pracy następnego dnia, ale on pracuje z każdą sekundą swojego życia. Oczywiście, że tak. Później odłączyli, słuchajcie, TVP Info, tak? Później TVP Info jeszcze chwilę nadawało na YouTubie oficjalnym, ale tam też ich dopadli. I w końcu zaczęli nadawać na Telegazecie. O mój Boże, kocham to, jest naprawdę prawdziwe? No chyba tak. Jakiś ludzie, rok 2000, co milenialsi czy coś takiego, X-y, Z i Y-ki, to nie wiedzą o co chodzi. Ale w latach 90. ja zaglądałem od czasu do czasu na Telegazetę. Telegazeta była czymś ciekawym. Jak nie było nic na tych czterech kanałach, to się zaglądało na Telegazetę i się przeglądało, a czasami można było zajrzeć na jakąś stronę Telegazety z numerem 0700 i była z tych takich
tych takich pikselowych kwadracików, były baby z cami, były normalnie, mówię wam, pamiętam tak dzisiaj. No dobra, ale przejdźmy do tematu. Aktualności Telegazety TVP, koniec roku 2023, przypominam. Nie działa m.in. telewizja TVP Info. Nielegalne odwołanie władz mediów publicznych. TVP, PR, Polskiej Agencji Prasowej. Ale o tym już nie będzie można się dowiedzieć, bo właśnie nielegalnie wyłączono nadawanie kanału TVP Info oraz portalu TVP Info! Matko Boska... Tabuny ludzi się zebrały. Precz ze zdrajcą Tuskiem! Niemożliwa jest tolerancja dla takiego człowieka. Tabuny. Ja czytałem gdzieś artykuł, chyba, że było z 6 osób, nie dziennikarzy. Po prostu krzyczeli i w ogóle robili różne rzeczy. W ogóle nie krzyczeli. Nie, ale krzyczeli na przykład takie rzeczy. Tuskie, precz z gangsterem Tuskiem! My chcemy wolności! Precz gangsterko! Precz gangsterko! Nie, nie chcemy Putina. My nie chcemy Putina. Nie chcemy Białorusi, nie chcemy Rosji. Z gangsterką. Precz z gangsterką. Precz z gangsterką. Precz z gangsterką. Precz z gangsterką. To jest gangster. Gangster. Precz z gangsterką. Precz z gangsterką. Naprawdę, cieszę się. Nie wiem, kto uwiecznił tę panią. Bart Staszewski. No to ja cieszę się bardzo i doceniam to, bo są takie momenty w historii tego kraju, gdzie po prostu pewne osoby stają się ich twarzami, tak jak krzyż, tak, pamiętasz? Ten pan, gdzie ten jest pan krzyż? Oraz ta pani z kucykiem, z siwymi włosami, tak, gdzie się zabiła. Tak, to są takie osoby, które warto zapamiętywać. Po co? Nie wiem. Ale to. Słuchajcie, nawet prezydent się wypowiedział w końcu, bo prezydent najwyższy, najważniej... No, istotny dla niektórych osób człowiek dostał naganę od prezesa. No dostał naganę, że prezes powiedział, że prezydent za mało, nie wypowiada się i pozwala na tę gangsterkę tak naprawdę. No taka prawda. No tak było, ale w końcu jednak stwierdził, że trochę się wypowie. Nie za dużo, ale trochę się wypowie. Panie redaktorze, to jest anarchia! Anarchia. A wiesz co to anarchia? Tomasz Karolak anarchia. Dlaczego? No bo on grał w tym 39,5 w tym serialu i on był tam starym pan Krokowskim. Starym anarchistą? I był starym anarchistą. No to nie wiedziałem, widzisz, niestety, ale teraz już wiem, dziękuję ci bardzo za to. Źle się dzieje, słuchajcie. Źle się dzieje, źle się dzieje, słuchajcie, no. Pozostaje nam jedynie mieć nadzieję, że... no, content wysokich lotów powróci. Powróci, że w końcu wróci normalność, tak? A jak normalność to? No to Studio Jajo. Studio no, Jajo. Wszyscy na to czekamy przecież. Proszę państwa, że przyroda wariuje. Tak, wiem co się tym... Zawsze to czuję. Ryśkie, zobaczysz, że skończysz w kaftanie. Partie polityczne odlatują. Ja zadzwonię w sprawie tego kaftana. To PiS będzie rządziło w nieskończoność. O, jak mi się to podoba, to ja wariuję. Rysiek, to ja idę zadzwonić. Niestety idę zadzwonić. Nie masz wrażenia? To jesteśmy my za 2 lata. Tak, naprawdę tak jest. O tym samym pomyślałem. Kocham to. Dziękujemy bardzo za dzisiejszy odcineczek. Trzymamy za was kciuki, życzymy wam wesołych świąt, tak na zaś, i wszystkiego smacznego. Pa! Hejka! Dziękujemy! A teraz klikacie dalej w następne wideo. I dajecie nam suba i tutaj macie taki push the button i robicie to w tym momencie. Koniec tematu. Do roboty!